Bardzo państwa serdecznie witam w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy państwo, przechodzimy do spraw krajowych, takich spraw, które budzą bardzo wiele ostatnio wątpliwości, kontrowersji, fejkowych informacji i dziwnych, osobliwych spraw, które się wokół tych spraw, że tak powiem, dzieją. Naszym gościem jest dzisiaj minister Maciej Wąsik, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Bardzo serdecznie pana wiceministra witam. Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam pana redaktora. Panie ministrze, no mamy sytuację z Głogowa. Wielki krzyk się w Polsce podniósł, z którego ma rzekomo wynikać, jak to policja katuje kobiety na ulicy, jakie są tego przyczyny, jakie są tego efekty. Mamy takie nagranie z jednej z policyjnych kamer, które chcielibyśmy, jeśli pan minister pozwoli, razem byśmy mogli zobaczyć. Poproszę studio. To sytuacja z Głogowa. Ja dla tych widzów, którzy nie znają kulis nagrania i szczegółów, w pewnym momencie, kiedy zwolnione jest tempo, na powiększeniu widać, jak ta pani dość agresywna, wulgarna, pluje na mundur polskiego policjanta. Panie ministrze, wiemy dzisiaj chyba dużo więcej na temat i tej osoby, która brała udział i została rzekomo źle potraktowana przez policjantów. Wiemy też, no jakby, no i o niej wiele, no i chyba o samym zajściu. Pan bacznie obserwuje, co dzieje się w polskiej policji. Jakie jest pana zdanie? No minęło kilka dni, można już chyba spokojniej do tej sprawy się odnieść. Można i trzeba spokojnie odnosić się do spraw. Nie można kierować się emocjami. Ja chciałbym na początku zaznaczyć, że widać wyraźnie, że opozycja, totalna opozycja, traktuje takie sprawy jako elementy podgrzewania emocji w Polsce. Przypomnę, że jesteśmy w pandemii. Przypomnę, że obowiązują obostrzenia, które zostały uchwalone przez polski parlament i wprowadzone ustawami i rozporządzeniami na podstawie tych ustaw, i musi być porządek w Polsce. I polska opozycja ma taki pomysł na rozchwianie emocji dowolnymi metodami. Powiem tak, z jednej strony uważam, że dobrze, że jest bardzo duża kontrola społeczna nad działaniami policyjnymi, bo ta sytuacja jest przykładem pewnej kontroli społecznej. Każdy ma kamerę, każdy filmuje, te filmy można sobie obejrzeć. Trzeba na ten temat dyskutować. Trzeba przeprowadzać postępowania i te postępowania wyjaśniające są prowadzone w polskiej policji, bo to nie tylko te filmy świadczą o tej sytuacji, ale cały kontekst tej sytuacji. No zeznania policjantów, którzy są obok. A chciałem powiedzieć jedną rzecz. Poczekajmy, aż dokładnie wyjaśni się ta sprawa. Ta pani jest znana wymiarowi sprawiedliwości, znana jest polskiej policji. Nie pierwszy raz ma policja do czynienia z tą panią. I ten wymiar, ale ten wymiar kontroli społecznej jest ważny, bo takie zajścia trzeba wyjaśniać i dobrze by było, żeby pewna równowaga była. Ale z drugiej strony, no, dosyć z pluciem na mundur polskiego policjanta, dosyć z atakami, dosyć z bezkarnością przy atakach na policjantów, dosyć agresji i takiej werbalnej, ale także fizycznej. To musi się skończyć. Trzeba podejmować działania, które ukrócą takie sytuacje. Tak jak powiedział kiedyś Donald Tusk, że ręka podniesiona na polską policję to ręka podniesiona na państwo. I to są mądre słowa i należy je cytować, bo tak to jest. No to z jednej strony mamy te słowa Donalda Tuska, akurat wszyscy się chyba z tymi słowami musimy zgodzić, a z drugiej strony mamy zachowanie na przykład pana posła Nitrasa w 2017 roku. Boże, 2020 rok, zwłaszcza jesień i zima, przyniosły nam zachowania posłów opozycji, którzy uczestniczyli wręcz w przepychankach z policją, którzy właśnie pod osłoną legitymacji sejmowych, no, pozwalali różnym zadymiarzom na to właśnie, żeby ci rzucali się na policjantów, żeby, tak jak pan minister wspomniał, używali siły fizycznej. I nagle czytam na Twitterze wypowiedź bodajże pana Szczerby, jeśli się pomyliłem w nazwisku, proszę mnie poprawić, który mówi, że ten policjant na pewno już nie będzie, czy ta policjantka w tym przypadku, na pewno już nie będzie pracowała w policji, że on to wszystko załatwi i tak dalej. No ciężko mi się zgodzić
zgodzić, panie ministrze, z tezą, bez sądu, bez postępowania jeszcze zakończonego, bo wiemy, że się wewnętrzne toczy w tej sprawie, ferować wyroki na funkcjonariusza, który reagował na ewidentną i rażącą agresję w tym przypadku. Jest bardzo dobrze, że pan, panie redaktorze, przytoczył ten tweet. Ten tweet jest absolutnie skandaliczny. I on jest, jak gdyby pan poseł Szczerba stawia się w roli sędziego, wydaje pewien wyrok. I no, nie można czegoś takiego robić. To można być oburzony sytuacją, można mieć wątpliwości, można zadawać pytania, można żądać kontroli społecznej czy kontroli tej sytuacji, ale ten tweet jest rzeczywiście taki skandaliczny i mam nadzieję, że ten policjant, który podejmował interwencję, działał w trudnych warunkach na rzecz państwa, podejmie stosowne kroki prawne. Jeżeli mu zabraknie pieniędzy, to mu pożyczę na to, żeby złożyć stosowny pozew wobec posła Szczerby, bo należy coś takiego robić i należy bronić swoich działań i nie można wydawać wyroku przed jak gdyby wyjaśnieniem sprawy przez odpowiednie organy. Poseł Szczerba, który często krzyczy konstytucja, który krzyczy wolne sądy, sam tutaj jak gdyby postanowił rozstrzygnąć tą sprawę. Ja się z taką sytuacją głęboko nie zgadzam i intuicyjnie staję po stronie policjanta, który działał w interesie społecznym, bo ja przypomnę, jaki to był protest. To był protest ludzi, którzy nie chcieli obostrzeń w momencie, kiedy mamy szczyt zarażeń, w momencie, kiedy mamy 3000 ludzi pod respiratorami, w momencie, kiedy mamy 35 tysięcy ludzi ciężko chorych na COVID w szpitalach. I to było zgromadzenie, które było nielegalne, bo obostrzenia, które przyjął rząd i Sejm, nie pozwalają na zgromadzenia tego typu. Ja jestem ogromnym zwolennikiem wolności zgromadzeń, ogromnym zwolennikiem swobody wyrażania poglądów, no ale nie w dobie pandemii, nie w dobie szalejącej zarazy. Zresztą na Dolnym Śląsku, gdzie to się działo, ta sytuacja wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo trudna. To może to jest to paliwo, którego brakuje opozycji. No właśnie te uliczne zadymy, takie najbardziej skrajne sytuacje, z którymi mamy niestety do czynienia. Z uporem maniaka wracam do wydarzeń jesiennych, kiedy to posłowie opozycji, głównie lewicy, ale również przecież Koalicji Obywatelskiej, de facto ochraniali, można powiedzieć, majestatem Rzeczpospolitej, czyli legitymacją sejmową, tego typu akcje, które często polegały na po prostu szarpaninie, bijatyce z funkcjonariuszami policji. Wtedy też było straszenie, wtedy też było mówienie, że będziemy, no i było też publikowanie danych osobowych funkcjonariuszy. Czy to jest próba również sprowokowania, i pytamy, bo o to dzisiaj pytamy w naszym programie, kto chce sprowokować policję, czy to nie jest tak, że a może komuś puszczą nerwy, a może ktoś podejmie jakąś... No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Proszę pamiętać manifest Kramka, proszę pamiętać pana Liduszko, który udawał ofiarę reżim protestów pod Sejmem w 2016 roku, w grudniu, kiedy wybuchał tak zwany Ciemajdan, totalnej opozycji, którą jak gdyby zdefiniował Grzegorz Schetyna, zależy na rozchwianiu emocji, zależy na rozruchach ulicznych. Im gorzej, tym lepiej, nawet w czasie pandemii. Jestem zdegustowany taką postawą, jestem ją oburzony, wręcz jest ona obrzydzająca. Panie ministrze, dobrze, ale jakby nad tym wszystkim tą, mam takie nieodparte wrażenie, często pewną ochronną czapę czy parasol rozpostarają sędziowie. No mamy sytuację, w której często, zwłaszcza sędziowie warszawscy, no masowo uniewinniają uczestników często bardzo brutalnych zajść czy ataków na policjantów. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami i bardzo często w tych uzasadnieniach właśnie czytamy wielkie słowa o wolności słowa, demokracji, prawda, i tak dalej. Niewiele w tym merytoryki, za to takiego politycznego, przepraszam za wyrażenie, bicia piany sporo. To czy policjant dzisiaj może się czuć w Polsce bezpieczny, no, że wykonując swoje działania, że one będą przynosić jakiś skutek, a nie że człowiek, który go obraża, atakuje, próbuje bić, nagle jest uniewinniony i nagle robi się z niego bohatera politycznego czy męczennika politycznego w polskich sądach? Oczywiście nie chcę uogólniać, różni są sędziowie, różne decyzje, ale bardzo często niestety te uniewinniające się powtarzają. Ja mam nadzieję, że rozsądek wróci na sale sądowe i
Każdy sędzia, który oczywiście ma swoje poglądy polityczne, każdy może ma prawo głosować, tak, przecież i głosuje, no musi te swoje poglądy zostawiać poza salą sejmową, na korytarzu, a musi być, ten wyrok musi być ślepy, a ja odnoszę wrażenie, że nie tylko ja, tylko większość obserwatorów, że wystarczy stanąć przeciwko rządowi, wystarczy mocno krzyczeć przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i ma się taką swoistą taryfę ulgową w sądzie. No to musi się zmienić, bo to nie ma żadnego. Ta sytuacja nawet nie leżała koło Sprawiedliwości. No to jest po prostu niedopuszczalne i myślę, że nie wszystkie rzeczy nam wyszły, kiedy żeśmy reformowali państwo. I tam, gdzie te rzeczy nie wyszły, trzeba te reformy bardzo głęboko kontynuować. To zdecydowanie, zwłaszcza, że zmiana... że jest to jeden z głównych kierunków naszych reform, to znaczy dalsze reformy wymiaru sprawiedliwości, ale także w takim kierunku, żeby obywatel, który jest uczciwy, mógł liczyć na uczciwy wyrok. Każdy obywatel musi liczyć na uczciwy wyrok, na sprawiedliwy, uczciwy wyrok. To jest jedna z podstaw jakby państwa i myślę, że to jest jedno z naszych największych zadań. Ja jako członek kierownictwa MSWiA też uważam, że musimy sprawić, żeby polski policjant, który uczciwie wykonuje swój zawód, który działa zgodnie z przepisami prawa, też mógł się czuć bezpiecznie. I takie działania podejmujemy. Ja przypomnę, że już dzisiaj komendant główny policji może w takich sytuacjach, jak choćby ta w Głogowie, wspomóc finansowo tego policjanta na ochronę prawną. Także takie instrumenty są i będzie kierownictwo policji z tych instrumentów korzystało. Bardzo tam, gdzie mam przekonanie, że działał dobrze, wierzę, że działał dobrze, będzie na pewno przez swoich przełożonych broniony. A wiemy też, że wszelkie nadużycia w policji są wypalane gorącym żelazem, jeżeli do takich dochodzi i wiemy, że na tak olbrzymią służbę, ponad 100-tysięczną czy 100-tysięczną, różne sytuacje się zdarzają. Panie ministrze, chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć, zostało nam niecałe 3 minuty, a mianowicie sprawa Sławomira Nowaka, mówię celowo Sławomir Nowak, bo on chce, żeby mówić nazwisko, i znów zahaczamy o kwestie sądów. Sąd okręgowy w Warszawie podjął decyzję o nieprzedłużaniu aresztu, odrzucił wniosek prokuratury okręgowej o nieprzedłużaniu aresztu Sławomirowi Nowakowi. Podniósł się, prokuratura protestuje, ale chciałbym pana spytać jako przedstawiciela służb, również służb, które bardzo ciężko pracowały i pracują przy sprawie, przy tej przecież międzynarodowej już w tym momencie aferze. Jak pan ocenia tę decyzję sądu? Oceniam podobnie jak prokuratura, czyli uważam, że ta decyzja nie ułatwi prowadzenia postępowania, co nie znaczy, że je zupełnie uniemożliwi, ale to postępowanie trwało tak, czy trwa tak długo, bo tam jest mnóstwo wątków. To jest kwestia kradzieży roweru z garażu na Pradze, tylko to jest kwestia olbrzymich różnego typu zdarzeń korupcyjnych, olbrzymich przepływów finansowych, międzynarodowych, Cypr, Malta, Estonia, te pieniądze krążyły, fikcyjne spółki, różnego typu zaangażowanie mnóstwa osób, które często są poza granicami kraju. To są bardzo trudne postępowania i ja mam nadzieję, że sąd wie o tym, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, że niektóre wątki mogą być udaremnione w związku z tym, że pojawia się możliwość matactwa tych wątków i chociażby uzgodnienia pewnych wersji, ukrycia dowodów. I szkoda, że taka decyzja zapadła, co oczywiście nie odbierze już tego, co ustalono, a ustalono bardzo dużo i znaleziono olbrzymie, nazwę to, pokłady gotówki, które były przez współpracowników Sławomira N. na jego polecenie ukrywane. To świadczy o ogromnym zakresie gdyby tej działalności korupcyjnej pana Sławomira N. I jest to na pewno czyn zagrożony wysoką karą, jest to na pewno możliwość matactwa, więc ja widzę tu przesłanki,
żeby stosować, nie stosować środków wolnościowych. Chciałem tutaj też zwrócić uwagę, że jedno zdanie już, panie ministrze. Nie tylko mi, ale i pewno panu redaktorowi, jak i państwu wydawało się, że gdyby ten sąd, że pewien występ pewnego polityka w TVN-ie, Donalda Tuska, i ta deklaracja, że Zbigniew Nowak, przepraszam, Sławomir Nowak, tak, jest więźniem politycznym. To była taka realizacja doktryny Neumanna. Będziemy cię bronić. To jednak Donald Tusk wysłał stosowny sygnał. No szkoda, że jak gdyby miał on wpływ na decyzję. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, poświęcony nam czas. Kończymy, drodzy państwo, bo czas jest nieubłagany. Widzimy się po krótkiej przerwie z kolejnym gościem.